13 graficiarzy z Dolnego Śląska pracowało nad upiększeniem wałbrzyskiego skateparku. Na ścianach pojawiły się głównie malunki nawiązujące do skateboardingu. Graffiti to sztuka uliczna, która swoimi początkami sięga przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Dla jednych graffiti to akt wandalizmu, dla innych sztuka. Wszystko zależy od punktu widzenia. Jedne osoby bardziej, no, tak powiem, dbają o to, żeby jakościowo wyglądało to teoretycznie jak najładniej dla oka, dla przechodnia, powiedzmy, który nie ma z tym nic wspólnego, ale też tak naprawdę graffiti jakby pod kątem jakości pracy, podejrzewam, że tylko raczej to widzą osoby, które malują, które po prostu wiedzą, potrafią rozpoznać kto co tak naprawdę robi, przez to widać też ile robi i, no, i jak to dokładnie wygląda. Graficiarzy nie trzeba było długo namawiać do tego, aby odwiedzili wałbrzyski skatepark i zaprezentowali swoje umiejętności. Ich pracę mógł podejrzeć każdy, kto tego dnia przyszedł do skateparku. Taka ogólnie akcja zdarzyła się praktycznie chyba pierwszy raz u nas w mieście, no więc właściwie każdy był chętny, żeby przyjechać i, no i tutaj też ozdobić cały skatepark, ponieważ no też jak wiadomo skatepark jest też dobrym miejscem dla deskorolkarzy, więc fajnie, żeby to wyglądało tak konkretnie i, no i ładnie. Po całym skateparku rozchodził się zapach malarskich sprayów, a ściany pokryły się obrazami nawiązującymi m.in. do skateboardingu. Są graficiarskie, bo są wałki, są rolki, jest deskorolka, więc wszystko w klimacie. Organizatorom akcji zależało głównie na tym, by skatepark nie był kolejnym sztampowym miejscem, w którym po prostu znajdują się rampy i poręcze. Dzięki dolnośląskim graficiarzom skatepark miał nabrać życia. Wydaje mi się, że na pewno w jakiś sposób no, cała ta akcja w jakiś sposób też rozreklamuje skatepark, jeśli chodzi o okolice, o Wałbrzych i powiedzmy okoliczne miasta. No i być może też ktoś przyjedzie, żeby zobaczyć, co tutaj się stało, jak to wygląda i dzięki temu będzie więcej chętnych, aby zająć się ogólnie jazdą na desce, na rolkach, no i po prostu, żeby odwiedzać to miejsce regularnie. W ciągu kilku godzin 13 graficiarzom z różnych miejscowości Dolnego Śląska udało się odmienić wałbrzyski skatepark. Gołe dotychczas ściany pokryły się kolorowymi malunkami odzwierciedlającymi atmosferę tego miejsca.